Witam Państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji kanału na moim YouTubie oraz zaznaczenia dzwonka, abyście Państwo wiedzieli, kiedy pojawia się nowy materiał. A dzisiaj niezwykle ważny temat. Mianowicie to, jakie koszty każdy z Państwa ma ponosić według nowej, szalonej wersji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapraszam. Pan Franz Timmermans, jego niemieccy patroni zrobią to w przekonaniu, że za 100 lat temperatura na Ziemi być może zmniejszy się o 0,3 stopnia. Proszę Państwa, dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje raport Banku PKO, z którego wynika, ile Polskę będzie kosztował nowy pakiet, nowa wersja pakietu klimatycznego przygotowana nie przez kogo innego, tylko przez pana Timmermansa. Tak, to tego samego, który opowiadał jakieś kompletne kocopoły na temat sytuacji praworządnościowej w Polsce. Jeśli macie Trybunał Konstytucyjny, to proszę przestrzegajcie swojej konstytucji. Kiedy Trybunał Konstytucyjny powstanie w Holandii, zgodnie z europejskimi standardami, to pytanie retoryczne, nie musi pan odpowiadać. Człowieka roku Gazety Wyborczej, tak tego samego. Teraz zajmuje się energią odnawialną, prawda? Człowiek, można by było powiedzieć, orkiestra, zna się na wszystkim. Ale w każdym razie z wyliczeń tego banku wynika, z banku PKO wynika, że nowy pakiet przygotowany przez Timmermansa będzie kosztował Polskę, uwaga, 2,4 biliona złotych. 2,4 biliona złotych. I bank jednocześnie policzył, że 256 tysięcy złotych do 2030 roku każda czteroosobowa rodzina średnio będzie musiała za to zapłacić. A gdyby policzyć koszt, który poniesie każdy Polak do 2030 roku, to dodatkowy koszt 64 tysięcy złotych. Tyle każdy z Państwa będzie musiał zapłacić za te nowe fanaberie Timmermansa. I Dziennik Gazeta Prawna oczywiście wskazuje, że gdyby policzyć środki, które mają wpłynąć do Polski, ewentualne zyski związane z tego pakietu, no to kwota może spaść o około 1 bilion i wyniesie ponad 1 bilion 200 milionów złotych. Natomiast przy założeniu, że te środki europejskie w ogóle do Polski trafią. A przypominam Państwu, że żadne do tej pory nie trafiły. Zarówno z KPO i nic nie wskazuje na to, żeby mogły trafić. Pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie. Jak i z tej głównej części, które są bardzo mocno zagrożone mechanizmem warunkowości, który wkrótce pewnie zostanie uprawomocniony decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a i wtedy może się okazać, że Polska nie dostanie w ogóle żadnych pieniędzy i na ten wariant trzeba się przygotować, a nawet gdyby dostała jakąś część, to i tak od niej trzeba będzie odliczyć już te kary absurdalne, które nam liczą za to, że Turów w ogóle działa, że mamy system dyscyplinujący sędziów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego raczej trzeba się nastawić na to, że ten bilans będzie się zbliżał w kierunku tej pierwszej liczby, to znaczy 2 biliona złotych, ogromnych kosztów. A dlaczego mamy ponosić te koszty, proszę Państwa? I co to jest w ogóle to Fit for 55? Fit for 55 to jest, proszę Państwa, gotowi na 55. Dlaczego gotowi na 55? Mamy być gotowi na to, aby obniżyć transmisję CO2 do atmosfery do 2030 roku z obecnych 40% obowiązujących procent do 55%. Czyli mamy przyspieszyć i tak coś, co już jest super przyspieszone i wszyscy to Państwo widzicie, koszty tej szalonej polityki już dzisiaj ponosicie w inflacji. Bo większość tej inflacji, którą Państwa dzisiaj dotyka, to jest tak zwana zielona inflacja, co pokazywałem już w innych materiałach wideo. I jakie są główne założenia tego Fit for 55? Otóż Fit for 55 ma rozszerzyć system ETS. Co to jest ten system ETS? To jest, mówiąc w dużym skrócie, proszę Państwa, podatek, który jest nakładany na tworzenie energii, która jest niepreferowana przez Unię Europejską. Czyli na przykład energii z węgla. Jeżeli jest dużo energii z węgla w jakimś systemie państwowym, no to wtedy nakłada się podatek, podatek, podatek. Paradoks tego ETS-u całego polega na tym, że wysokość tego podatku jest ustalana w jakichś dziwnych mechanizmach ruletkowych na giełdzie i tak się o to składa, że Komisja Europejska planowała, że tyle, ile dzisiaj kosztuje ten podatek, że tyle ten podatek ma kosztować w około 2040 roku, czy 35, prawda? Około tego roku miał tyle kosztować, co kosztuje już dzisiaj.
I wszyscy nagle zdziwieni. I państwo musicie za to płacić w swoich rachunkach. Już prawie 70% państwa rachunków, kosztów w rachunkach, to jest po prostu tylko parapodatek. To nie jest koszt wytworzenia energii. Stąd się bierze właśnie ta inflacja. No i sobie proszę wyobrazić, że do tej pory ten parapodatek płaciliśmy za wytworzenie energii. Teraz będziemy mieli płacić, według pomysłu Timmermansa, również za... ten system ma być rozszerzony również na transport i na budynki. Co to oznacza? To, proszę państwa, oznacza, że kolejne parapodatki trzeba będzie doliczyć do tego, z jakich korzystamy środków transportu. Oczywiście z preferowanym, oczywiście jeżeli nie będziemy mieć wiele tych samochodów elektrycznych, które są zeroemisyjne, to co to będzie oznaczało? To będzie, proszę państwa, oznaczało, że trzeba będzie dodatkowo płacić. Czyli jak korzystacie, czyli Polska, która ma niewiele tych wszystkich Tesli i tak dalej, będzie musiała płacić to ogromne pieniądze. Tak samo, jeżeli chodzi o budynki. No w Polsce, Polska, która jest jeszcze państwem na dorobku, nie ma wielu super energooszczędnych systemów ocieplenia budynków i tak dalej. I jeżeli tak będzie, to znaczy, że będziemy musieli płacić też jakieś dodatkowe podatki. Nie, nie, ETS-y nie mają w ogóle wpływu na inflację, nie mają. To znaczy w Europie nie mają, bo w Polsce, a nie no, w Polsce mają, bo w Polsce energia jest produkowana z węgla, a skoro jest produkowana z węgla, no to te ETS-y są wysokie, no to jednak faktycznie Timmermans powiedział, że nie ma wpływu, ale w gruncie rzeczy w Polsce po prostu ma. Te koszty naszego życia zwielokrotnią się bardzo mocno i proszę państwa, i my musimy się z tym liczyć. I to bardzo ostrożnie policzyli, moim zdaniem, analitycy banku PKO. Jakie są konsekwencje tego, jeżeli Polska nie zatrzyma tego szalonego pakietu i nie wyjdzie z tego pakietu, do czego ja gorąco zachęcam i o tym powiem na samym końcu. Otóż, proszę państwa, konsekwencją tego będzie po pierwsze zubożenie Polski, to znaczące zubożenie. Po drugie, utrata suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa. Po trzecie, spadek konkurencyjności naszych firm i w ogóle spadek pozycji Polski na arenie europejskiej i światowej. Dlaczego mówię po pierwsze? Sięgnijmy do tego pierwszego elementu. Zubożenie Polski. Dlaczego mówię o zubożeniu Polski? Pozwólcie państwo, że przeczytam fragment raportów. Jeden raport mówi o tym, to jest raport Komisji Europejskiej, przygotowany, mówiący o tym, jak kolejne 15 lat ma wyglądać według ich, jak prognozuję, jak kolejne 15 lat Polski ma wyglądać w Unii Europejskiej. I zwracają uwagę na to, że Polska z państwa, które dzisiaj jest jednym z przodujących gospodarczo rozwijających się, w najbliższych dekadach ma stracić tą pozycję, ma spaść wręcz na sam dół tego rankingu. Dlaczego? No oni wskazują na wiele czynników, na demografię i tak dalej, ale powołują się na przykład na raport McKinsey'a, gdzie cytuję to właśnie z tego raportu, że większość gałęzi polskiego przemysłu zajmuje stosunkowo niską pozycję w globalnych łańcuchach dostaw. Ponadto trwająca transformacja w sektorach wydobywczych i energetycznych oraz rolnictwie wraz z niskim poziomem kapitalizacji gospodarki przekładają się na obniżenie tempa potencjalnego wzrostu. Oni prognozują w związku z tym, że między innymi poprzez transformację energetyczną spadnie konkurencyjność i siła naszej gospodarki. Do tego przeczytajmy fragmenty z raportu Komisji Europejskiej z dnia 17 września 2020 roku. Stepping, to jest raport, który nazywa się Stepping Up Europe. Climate Ambition, Investing in a Climate Neutral future for the benefit of EU people. Czyli taka ładna nazwa, prawda, tradycyjna o tym, jak Europa w 2030 roku, jakie są ambicje klimatyczne Europy w 2030 roku. I proszę państwa, na stronie 91 tego raportu piszą wprost. Ja państwu zacytuję. Jako możliwy negatywny wynik transformacji, gospodarstwa domowe w niższych decylach dochodowych mogą być zmuszone do rekompensowania wyższych wydatków na energię poprzez zmniejszenie konsumpcji innych dóbr. O, ponieważ przewiduje się wzrost kosztów energii, ubóstwo energetyczne może się nasilić. Tak prognozuje Komisja Europejska. Czyli co oni mówią innymi słowy, szanowni państwo, że tak, że to co państwu proponujemy, to będzie dla osób biedniejszych oznaczało, że w związku z wyższymi wydatkami na energię będą musieli zrezygnować z konsumpcji innych dóbr. Czyli będą musieli wybierać, prawda? Albo sobie zjedzą, albo będą mieć ciepły dom. Sorry, mamy taki klimat. Albo na przykład przewiduje wzrost kosztów, poprzez wzrost kosztów energii, tak przyznaje, że ubóstwo energetyczne może się nasilić. Oni to wprost przyznają. Po drugie, proszę państwa, jest utrata suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa.
Ja jeszcze raz chcę Państwu przypomnieć, że szeroko to omawiałem w innych filmach, które również Państwu polecam na moim YouTubie. Natomiast realizacja tej polityki, Polsce przede wszystkim, bo musimy patrzeć z punktu widzenia interesów Polski, Polsce grozi utratą suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa. Dlatego, że te wszystkie OZE, wiatraki, fotowoltaniki i tak dalej, one są fajne i w ogóle czyste, źródła energii super, tylko problem z nimi polega na tym, że nie są stabilnymi źródłami energii. Jeżeli buduje się jakikolwiek system bezpieczeństwa energetycznego w jakimkolwiek państwie, to zawsze na 100% niestabilnych źródeł energii, a to OZE i wszystko, fotowoltaniki, offshory i tak dalej, co wszystko Państwu mówię, to są niestabilne źródła energii, to na 100% tych niestabilnych źródeł energii musi być zawsze 100% stabilnych źródeł energii. One muszą się pokrywać. Na tym polega system zbilansowanej energetyki w państwie. I problem polega na tym, że są tylko trzy stabilne źródła energii. Mianowicie atom, gaz i węgiel. Problem polega na tym, że my nie mamy... Polska nie posiada tyle gazu, żeby zapewnić naszym obywatelom tyle energii, ile potrzebujemy. Polska nie ma jeszcze energii atomowej, co jest oczywiście ogromnym błędem, to przyznaję wszystkich ekip rządowych, ale to jest tak, że energii atomowej nie da się zbudować w kilka lat. Jedyne, co Polska ma, i to w największej ilości, z tych trzech stabilnych źródeł energii, to największej ilości w Europie, to jest węgiel. I oni, proszę Państwa, każą się nam pozbyć tego węgla, co będzie oznaczało, że Polska całkowicie będzie zależna od tych ludzi, którzy co? Dostarczają gaz, bo własnego atomu nie będziemy mieli jeszcze długo, prawda? Na tyle tego atomu, żeby można było zapewnić suwerenność energetyczną. Rozkazują nam kupować gaz. A od kogo mamy kupować gaz? No oczywiście, proszę Państwa, od Nord Stream 1 albo Nord Stream 2, prawda? Czyli tak de facto od Rosji. I to jest kolejne ogromne zagrożenie. Bo jeżeli wyobrazilibyśmy sobie hipotetycznie nawet, że w przyszłości może dojść do jakiegoś konfliktu zbrojnego, no to wyobraźcie sobie, prawda, że Putin wie, że może nam wyłączyć gaz, czyli może nam wyłączyć energię i koniec. I koniec. I wtedy, jeżeli Unia nas zmusi do rezygnacji z węgla, to nie ma energii, nie ma ogrzewania, nie ma niczego, prawda? Polskie przedsiębiorstwa nie mogą normalnie pracować, koniec. I to jest kolejne zagrożenie. W związku z tym, proszę Państwa, no i oczywiście pamiętajcie Państwo, że to wszystko przekłada się na rzecz trzecią, o której mówiłem, mianowicie spadek konkurencyjności naszych firm i pozycji Polski na świecie. Dlatego, że polskie zakłady przemysłowe, cementownie i tak dalej przecież nie mogą funkcjonować bez energii. Jeżeli my będziemy im zwiększali podatkami koszty energii, jeszcze rozszerzymy ten ETS na transport, na budownictwo i tak dalej, to co to oznacza? To, że oni, proszę Państwa, będą musieli zwalniać ludzi, ich produkty będą droższe, w związku z tym będą mniej konkurencyjne, a i tak przecież mamy już dzisiaj coraz więcej problemów z rosnącą hiperinflacją prawa w tych sektorach, gdzie Polacy sobie dobrze radzą. Mówię tutaj chociażby o transporcie, logistyce, nie logice, pani Moniko Olejnik, logistyce, czy spedycji, ale jednocześnie będzie to, proszę Państwa, oznaczało właśnie zmniejszenie konkurencyjności naszych firm i spadek pozycji Polski na świecie. I pytanie jest takie na końcu, co robić? I po pierwsze uważam, że nie gonić za głupotą, wyciągać wnioski. Nie gonić za głupotą. Dlaczego mówię, żeby nie gonić za głupotą? Dlatego, że podam Państwu przykład Kalifornii, która uznała, że jako pierwsza poza Europą sobie wprowadzi ten system ETS, dlatego, że tam są tak postępowi szefowie tej burmistrz Kalifornii i w ogóle kierownictwo tego stanu są tak postępowi, że oni uznali, że sobie wprowadzą swój własny system ETS. Właśnie dlatego, żeby te wszystkie zielone historie, opowieści, bronić klimatu i tak dalej. I co to spowodowało? To, proszę Państwa, spowodowało, że nieprawdopodobna ilość firm zaczęła uciekać stamtąd, bo koszty były nie do zniesienia, z Elonem Muskiem na czele, z Hewlett Packard i z innymi wielkimi firmami na czele, które zaczęły uciekać do prawicowego Teksasu, bo nie dało się już znieść tych wszystkich kosztów życia. Zresztą poprzedni rok, to Państwo teraz zobaczycie również w Dzienniku Gazecie Prawnej, był artykuł na ten temat, że był rokiem, gdzie tak dużo osób uciekło z Kalifornii. W sumie to około 1 000 000 osób uciekło z Kalifornii przez koszty życia, a jednym z najważniejszych czynników składowych tych kosztów życia jest właśnie ta szalona polityka energetyczna. Co więcej, w Kalifornii zdarzały się regularnie blackouty. No bo jeżeli całą energetykę się uzależniło od źródeł, które są niestabilne, to znaczy zależą, nie wiem, od słońca, które nie zawsze świeci,
prawda, czy od wiatru, który nie zawsze wieje i tak dalej, no to proszę Państwa, to skończyło się to blackoutami, czyli tym, że po prostu nagle się okazało, że mieszkańcy tego stanu nie mają energii, nie mają i koniec. Możecie Państwo o tym poczytać. Dlatego my po prostu nie możemy gonić za tymi głupotami. Ja uważam i namawiam do tego już od dawna, tak samo jak Solidarna Polska i mądrzejsi ludzie na prawicy, do tego, żeby wypowiedzieć ten pakiet klimatyczny. Po prostu go wypowiedzieć. I od razu co to będzie oznaczało? Będzie to oznaczało, proszę Państwa, że to ponad 70% kosztów Państwa energii spadnie. Państwo będziecie mieć 70% niższe ceny życia związane właśnie z energią. Polskie firmy będą dużo bardziej konkurencyjne, będziemy mogli odetchnąć i polska gospodarka zacznie rosnąć. To jest tak oczywiście, że mówi się nam, że to będzie oznaczało polexit. Nic z tego, nic z tego. Nie ma, proszę Państwa, takiej procedury. Jedyne, co mogą, żeby za to nas, nie wiem, wyrzucić z Unii Europejskiej, nie ma w ogóle takiej procedury. Jeżeli Polska się na to zdecyduje, no to jedyne, co mogą robić, to mogą nakładać kary, które i tak na nas nakładają i mogą je odliczyć, te kary od środków europejskich, które mamy utrzymać, których i tak nie utrzymujemy. Taka może być konsekwencja. Dlatego ja zachęcam do odwagi i oczywiście Polska musi się transformować energetycznie. Ja mam tego pełną świadomość, ale nie w takim szalonym tempie, które jest specjalnie obliczone na to, aby Polskę zubożyć, polskie społeczeństwo spauperyzować, siłę Polski zatrzymać, aby Polska nie mogła dołączyć do tych najważniejszych państw w Europie, jeżeli dalej by się tak szybko rozwijała. A w dodatku być może w konsekwencji znów oddać, nie wiem, w strefę wpływów rosyjską, no bo bez własnej suwerennej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, zubożone państwo z coraz bardziej drapieżnym sąsiadem na wschodzie, co przecież widzimy dzisiaj sytuację na Ukrainie, będzie ciągle żyło w zagrożeniu. Dlatego właśnie nie możemy na to pozwolić. To nie jest tak, że wszystko, co przychodzi z Unii Europejskiej, jest dobre. Dzisiaj warto powiedzieć stop i czytać te wszystkie liczby i warto, żeby budować świadomość społeczną na ten temat, bo jak urzędnicy unijni sami zobaczą, że Polacy dobrze wiedzą, co wy tutaj kombinujecie, to będzie im trudniej to forsować. A ja ostrzegałem, żeby na te wszystkie pakiety klimatyczne się nie zgadzać. Zgadzał się na to Donald Tusk. Dzisiaj nie bylibyśmy w tej sytuacji, gdyby to zrobił. Niestety złe decyzje również podejmował premier Mateusz Morawiecki. Wielokrotnie to podkreślałem. Popełnił błąd w tym zakresie. Ale dzisiaj po prostu my wszyscy powinniśmy wyciągnąć z tego błąd i sami stworzyć presję na naszych polityków. Nie pozwólcie na to, aby ten Fit for 55 w takiej wersji wszedł w życie. Bądźmy odważni, wypowiedzmy pakiet klimatyczny i budujmy silną Polskę. Oczywiście media będą krzyczały, piszczały, polexit i tak dalej, ale sami Państwo wiecie, jakie są niemieckie media. Przecież ta transformacja, po co jest w Polsce robiona, po co jest robiona ta transformacja? Robiona jest po to, żeby ktoś sprzedawał tu swoje technologie, te fotowoltaniczne, te offshore'owe i te wszystkie, prawda? Kto to robi? No głównie Niemcy dostarczają te technologie. I ich nie interesuje to, czy Polska będzie bezpieczna, czy będzie miała samodzielne, czy będzie miała swoje źródła, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego, proszę Państwa, ten temat jest tak ważny. Zachęcam Państwa do podawania tego dalej, informowania swoich znajomych, o czym my w ogóle rozmawiamy, bicia na alarm. I subskrypcję tego kanału, bo o tym będziemy rozmawiać częściej i więcej. Dziękuję Państwu bardzo.